Mateusz Stoka! Mateusz Stoka! Siemano. Słuchajcie, ja nie mam dzisiaj tekstów przygotowanych. Po prostu powiem to, co oni, tylko że lepiej. Ale po kolei. Piotrek Szumowski. Piotrkowi Szumowskiemu pandemia COVID była na rękę, ponieważ głównym objawem była utrata węchu. Ale mi się podoba tłumaczenie Szumowskiego, że wiecie, on mówi, ja nie jestem brudasem. To znaczy, wiecie, czasami się ubrudzę, ale nie jestem brudasem. Jestem ciapą. To tak jakby Popek mówił, nie jestem ćpunem. To znaczy, wiecie, czasami zapadnę w śpiączkę na pół roku z przedawkowania. Albo wstawię sobie złote zęby, bo prawdziwe mi wypadło od ćpania, ale nie jestem ćpunem. Jestem sportowcem. Tak Popek twierdzi, że od ponad roku jest czysty, czego niestety Szumowski nie może o sobie powiedzieć. Szumowski twierdzi, że nie jest brudasem, ale ma czarne paznokcie, nie? I takie mu odrastają dziecka i on zawsze ma czarne paznokcie, nie? Szumowski, to jest tylko dowód na to, że nawet wewnątrz jesteś brudny. A oglądacie podcast Szumowskiego i Rejenta? Ten głupi i głupszy podcast oglądacie? Ja uwielbiam, kurwa. Bo to jest, wiecie, to wygląda zawsze tak, że Rejent stara się sprowadzać wszystko do poziomu ruchania, nie? I później Szumowski stara się mu wszystko wytłumaczyć na poważnie, używając swojego ograniczonego słownictwa. To jest, kurwa, wybitne, nie? W sensie, to wygląda tak. Rejent zagaduje. Szumers, a czy ty ze swoją kobietą uprawiacie seks? Na co Szumowski odpowiada, stary, jakby totalnie, jakby kumam to, co powiedziałeś, jakby totalnie wiem, że wiesz, jakby twoje pytanie, jakby totalnie, jakby, żeby wiesz, żeby nie było między nami kwasu, jakby totalnie, jakby, ja wiem, że chodzi ci o seks, jakby totalnie, jak kumam, że chodzi o seks, czyli że o jebanie, ja jebię, ale nie chodzi o seks, tylko o zapach. Na co Rejent odpowiada, Szumers, ty tam chuja ruchasz. Jest, kurwa, po rozmowie. Nie? No dobrze. Jest z nami Sebastian Rejent. Ja wiem, że wy wszyscy myślicie, że Sebastian Rejent to jest kozak. Nie? To jest, wiecie, to jest król roastów. Nawet przy zapowiedziach to jest teraz przed wami Sebastian Rejent. Wszyscy mają takie, ale teraz Rejent pojedzie po bandzie. Tak, Rejent jeździ po bandzie swoją mokrą pizdą. Wy go nie znacie. Rejent to jest pizda. On powinien teraz siedzieć nad głową Popka. W ogóle Rejent, śmieszny ten żart z tym Ctrl-C, Ctrl-V. Możesz być spokojny, jak twój program trafi na mojego kompa, to użyję Alt-Ctrl-Delay. Rejent częściej słucha swojej żony niż pudzian klepania swoich jaj o dupę Jurasa. Ja w ogóle nie wiedziałem, że Jurasa siostra jest żoną Janka Błachowicza, nie? Byłego mistrza świata i UFC. Nie? Juras, twoim szwagrem jest największy zabijaka w Polsce, kurwa. Wiesz, że oni się ruchają, nie? Wiesz? Polska husaria po każdej walce robi jesień średniowiecza z dupy twojej siostry. Ona robi mu lachę, a on jej później palachę, kurwa, to jest... Tymczasem brat Pudziana robi disco polo. Słuchajcie, ja nie mam brata, ale jakbym miał, to wolałbym, żeby ruchał go Jan Błachowicz, niż żeby robił disco polo. Ale Juras jest też fajterem. Jeszcze do niedawna dzierżył tytuł szwagra mistrza świata UFC. Juras bił się z Pudzianem, dostał straszny wpierdol. Juras po walce z Pudzianem wyglądał jak Popek teraz. W ogóle Juras zrobił karierę na krzyczeniu, nie? Wszędzie, gdzie się nie pojawi, to krzyczy. Na przykład w KSW. Wow! Kłopoty! Kłopoty Najmana! Albo w Ninja Warriors. Wow! Ale on przeskoczył nad tą wodą, kurwa!
Albo jak widzi Pudziana nago. Dobrze. Kogo my tu mamy? Z nami Mieszko, Popek, ta stara kurwa, a nie, sorry, to Kaśka Piasecka. Boże, Kaśka, wy mi się tak mylicie. Ze starą rejenta. Pudzian był drugi w kulach, za to Kaśka Piasecka do kuli jest zawsze pierwsza. Kaśka jest tu z polecenia. Pudzianowi polecali ją jego tirowcy. Kaśka myli mnie z Paczesiem, bo jest ślepa, za to na pewno rozróżniłaby nas po smaku. Kaśka w ogóle śmiała się z moich tekstów, nie? Które mówię na stand-upie. Co ciekawe, te teksty też zajebałem Kaśki klientom. Chodzi o teksty Ile i Myju Myju. I okej, tutaj jeden żart się Kaśce udało. Okej, Kaśka, może jakby Mieszko był popularny, to jeździłbym furmanką i sprawdzał tam maślaka na giełdzie. Za to jak ty byś była popularna, Jezu, jakbym się kurwił. Kaśka jest tak stara, że jak uprawiasz z nią seks, to ona nie jęczy, tylko skrzypi. Zamiast lubrykantu stosuje WD-40. Kaśka była już na wielu roastach. Na pierwszym z nich krzyczała Barabasz! Barabasz! Piasecka waliła wiele koni w swoim życiu. Jednak najbardziej ceni tego, którym zdobyła troje. Kaśka nie ma męża, bo zawsze to ona pierwsza klękała. W ogóle tutaj taka anegdotka z Kaśką. Kiedyś byliśmy w knajpie z Kaśką i był jej telefon na wierzchu i nagle był alarm i było powiadomienie, weź pigułkę, nie? No mówi, Kaśka, ty bierzesz antykoncepcyjne? I ona powiedziała, nie, gwałtu wzięła i trzech typów ją wyrwała. Ludzie po swojej śmierci chcą, żeby ich prochy rozsypać na łonie natury. Popek chce, żeby jego prochy rozsypać na blacie i pokreślić. W ogóle Popek mówił, że się znamy. Nie znamy się. Popek, jakbyś nie wytatuował sobie oczu, to byś widział, z kim ćpasz, kurwa. Popek przez to, że wytatuował sobie oczy, stracił aż 30% swojego wzroku. Jest ślepy do tego stopnia, że spojrzał na Kaśkę i powiedział, dobra dupa. Popek nie chciał być na tym roście, ale wystarczyło mu powiedzieć, że Pudzian to koks. Ale Popek nie ogranicza się tylko do koksu, bardzo lubi kwasa. Popek zżarł tyle kwasa w swoim życiu, że ma nawet kiszonego ogóra. Popek jest rodzinną osobą, lubi się bawić z córką. Jak na dworze nie ma śniegu, to córka Popka robi aniołki w koksie. Popek ma tyle tatuaży, że się spuszcza atramentem. Zawsze jak to zrobi, to stara rejenta jest brudna jak Szumowski. Popek był w więzieniu, tam poznał się z Pudzianem. Już pierwszego dnia Mariusz powiedział do Popka, słuchaj Popciu, albo robisz loda, albo ci dupsko pęknie. Popek wybrał loda i mu twarz popękała. I tak właśnie Pudzian się zakolegował z Popkiem, dzielili razem cele. Popek miał dolne kojo, a Pudzian miał górne kojo. Popek wtedy napisał piosenkę Pizda nad głową. Dobrze. I teraz. Ośmiokrotny mistrz Polski, Strongman. Sześciokrotny mistrz Europy, Strongman. Pięciokrotny mistrz świata, Strongman. Drugi w kulach. Mariusz Pudzianowski jest tak wielki, że musiały go urodzić dwie kobiety. Mariusz bardzo lubi morsować. Raz jak poszedł morsować, to był mały przypał, bo Titanic się o niego rozjebał.
Mariusz jest w chuj silny. Powiem tak, jeżeli Anita Włodarczyk dzierży rekord świata w rzucie młotem, to Mariusz Pudzianowski musi dzierżyć rekord świata w rzucie Anitą Włodarczyk. Jest w chuj silny. Jak był młodszy, to lubił robić papierowe samoloty. Raz jak się nimi bawił, to rozjebał dwie wieże w Nowym Jorku. Mariusz Pudzianowski brał udział w Tańcu z Gwiazdami. Niestety nie wygrał, bo przy podrzucie wyjebał partnerkę ze studia. Juras też brał udział w Tańcu z Gwiazdami, ale tak jak mówię, wyjebało go ze studia. Z oddali było słychać: wow! Wyjebało mnie ze studia! Mariusz w Tańcu z Gwiazdami doszedł do finału. Podobnie jak w Tańcu z typem w basenie. Widzieliście ten film? Widzieliście ten film? Ja jak pierwszy raz zobaczyłem ten film, jak Pudzian kąpie się z typem w basenie, to byłem na trasie z innymi komikami i podchodzę do Szumowskiego i mówię: ty Szumer, zobacz na ten film, jaka beka. I Szumer spojrzał i mówi: ty, ale beka, myją się. Pudzian sobie kupił kamerę i przerobił go na gaz. Po chuj kupować tak drogie auto i przerabiać go na gaz? Żeby zaoszczędzić, to kurwa nie kupuj kamerę. Jakby... to jest tak, jakbyś kupił sobie garnitur z Gucci i dobrał lakierki z Pepco, kurwa. Po chuj! Jest tak, jakby wybudować sobie chatę za kilka milionów w Sosnowcu. Po chuj! Tak jakby wchodzić do klatki na stadionie narodowym przy tysiącach wrzeszczących gardeł, konfetti, laserach z dupy i zamiast Dawida Podsiadły poprosić swojego brata, żeby do tego zaśpiewał. Po chu! Jest tak jakby zrobić roast Pudziana i zaprosić Jurasa. Po chu! I tutaj mam taki żart, zagadkę. Po co Mariusz idzie do męskiego burdelu? Po chuj. Mariusz Pudzianowski jest jedną z niewielu osób, które nie mają żony, a mają teścia. O, żart dla staryciarzy, tak jest. W ogóle Pudzian miał sprawę w sądzie i przegrał na punkty. Pudzian jak wali konia, to koń odklepuje. Za to Juras jak wali konia, to Pudzian dochodzi. I jeszcze tak na koniec, wiele osób śmieje się, że Mariusz jest podobny do pomniku papieża z Warszawy, nie? Mariusz, mam nadzieję, że i tobie kiedyś postawią pomnik i że będzie się on nazywał Jan Paweł II w kulach, kurwa, no. Dziękuję za to, że dobrze. Mateusz Socha!